Siema, tu Piotrek, Actioner Central. Jest 4:25, ciemno, zimno, a ja wyruszam na zawody Actioner do Finlandii. Yeah, jedziemy dobrym składem. Rafał już tam jest, teraz jadę po cichego. Antoniego spotykamy na lotnisku, także we czterech jedziemy reprezentować nasz kraj na mistrzostwach Finlandii. Fajnie, bo będziemy mieli reprezentację w czterech klas sprzętowych, czyli Classic, Standard i Open. No i dla mnie pierwszy taki większy wyjazd na większe zawody. No, także jedziemy. Wish us luck. Cześć. To jest ciśnienie. Super. Co? W końcu. Yeah. Nasze paki z Polandii. Nie, w stronę szafy. W stronę szafy. To jest. Tu jest safety. Okay. Także tu jest safety i tu możecie się wyłożyć z gratami z wszystkimi. Okej. Okay. A oś testowa jest... Gdzie jesteś testowa? Tam. Tam proszę. No to patrzysz tak. Nie no, to musisz pojechać do tego stoliczka. Do gaśnicy. I tam masz tarczkę na wprost. No co? I to jest oś testowa? No, że możesz sobie przetestować i postrzelać kilka. Ale to nie jest to maksymalne odległości. Gdzie? A to, tak? To jest aż testowa. Potem, ale jakbyś tam gotowi, żeby sobie sprawdzić na 10 metrów. To sobie jest... Nie. Możecie strzelać do tej tarczy. Bombastycznie. No dobra, to... Także na razie sami nie wchodźcie. Otwieramy paki i testujemy sprzęty. Powinno być. A żadnych jakich nie było. Jeżeli są bez gazu, bez kolektora. Nic, ale nic nie było tutaj. Pokaż do kamerki tę klameczkę mistrzowską. To tutaj, ta. Twoje miałem? Ta? Nie wiem, że chcesz zająć drugie miejsce. Dobra. Nie, ale... Free travel nie istnieje. Od razu masz ścianę generalnie. Aha. Owe travel jest na milimetr. Tak, to jest kuźwa. No, elegancko. Klient zadowolony? Klient musi nauczyć strzelać. Jest na 5 minut przed początkiem zawodów. Cichy, co się dzieje z klamką? No słuchaj, no idę na tor i się okazuje, że nagle jest nieefektywna. Co to znaczy? To znaczy, że oddaję z 8 strzałów i jakby już brakowało gazu, a mam full gaz, więc nie wiem dokładnie, co się dzieje. Podejrzewałem cylinder, ale jednak nie. Więc po prostu, jako że zobaczyłem eksperckim okiem, że nie wiem, co się dzieje, to stwierdziłem, że go wyczyszczę i liczę, że to będzie to. I robi to w safety, które mamy tutaj wyznaczone. Tak, musi być w safety. Tutaj jest nasze miejsce do szpojowanka. A tam są tory, także zaraz zaczynamy. Trzymajcie kciuki za tego zawodnika, bo... Bo z takim sprzętem to ja sobie mogę, wiecie, co w podwórku postrzelać. Ale znając życie, będzie pierwsze w openie. No to no, jak się nic nie wydarzy.
już skończyliśmy i dostaliśmy właśnie zupkę. Powiem wam tak, zupka może z parówkami, ale zarąbista. A w ogóle to smakuje najlepiej po 5 godzinach strzelania, nie? I jak za darmo to smakuje, jakby jeszcze dopłacili. No, więc mamy tutaj stanowisko zupka i patrzymy, co się dzieje, jak strzelają inni zawodnicy. Dobra, słuchajcie, no to my już powrotem na kwaterce naszej. Zawody strzelone. Rafał jeszcze zostaje jeden dzień sędziować. My z Cichym jutro wypad z powrotem do kraju. Generalnie co? No robimy z wami taki mały debriefing, nasze wrażenia po zawodach. Nie znamy jeszcze wyników, bo jeszcze jutro masa ludzi będzie strzelać. Chcieliśmy ogólnie takie jakieś wrażenia nasze na gorąco po zawodach przekazać, więc ja zacznę może od tego, że ogólnie było spoko. W zasadzie to, co chciałem, żeby się udało, to mogę powiedzieć, że się udało. Na pewno trochę za bardzo chciałem iść za szybko i trochę celność mi, miałem wrażenie, siadła, ale jak się potem okazało, jak spojrzeliśmy, to miałem podobny do chłopaków, więc to może tylko takie wrażenie. Do Rafała. Miałem jednego tylko misa i brak no-shootów, także spoko. Dzisiaj konkurencji w standardzie było tylko kilka osób, jutro większość strzeli, więc ciężko powiedzieć, gdzie finalnie stoję, ale no to się dowiemy jutro, więc na koniec filmiku już wrzucę wyniki, bo one się pewnie pojawią w niedzielę wieczorem. No i co, ogólnie bardzo fajne zawody, moje pierwsze level 3, więc duża podjarka, dużo torów, tory spoko, tylko że na przykład raczej takie, że miały jeden poprawny przebieg, taki najlepszy, i tam niuansami można było sterować, jeżeli chodzi o jakieś tam przyspieszenie. Taką jedną ścieżkę, tak? Taką jedną ścieżkę miały, no więc to był taki trochę minus, ale ogólnie tory były fajne, no tylko oni właśnie lubili je spowalniać, nie różnymi takimi trikami. Tak. Że tam na przykład nagle są jakieś wąskie gardła, że tylko tam z konkretnego kąta trzeba było strzelać i tak dalej, ale no okej, no ważne, że udało się strzelić całe zawody, nie mieć żadnych tam jakichś misów, no shootów za dużo i w sumie na razie punktowo jest okej. Cichy, a ty jak? Ja jestem zadowolony w miarę z swojego przebiegu, swoich wszystkich przebiegów. Na pewno jestem zmęczony, więc będę gadał jak potłuczony, ale na początku się strasznie zmartwiłem, bo podchodzę na oś testową i o ile poprzedniego dnia wszystko było super, tak tego dnia miałem już problem z magazynkami dosyć spory. Magazynki moje trzy, które miałem, nie działały mi dobrze. Są już faktycznie trochę stare, więc należy je wymienić. Oprócz tego podleciałem wszystkie stage'e na dwóch magazynkach tak naprawdę i jak na jednym niestety stage'u przez przypadek wziąłem właśnie ten czarny magazynek, którego nie powinienem używać, jakoś tak źle chwyciłem, to jeden tor koncertowo zepsułem. Miałem jednego misa niestety na całych zawodach, ale właśnie to był ten mis na tym konkretnym torze i to też był tor długi, więc w punktacji mnie trochę zaboli. Inne tory jestem zadowolony, jak mi poszło. Wysoko hit faktorowe były te tory, więc też jestem zadowolony. Tak. Jak widzę faktor 7, 8, 9, no to jestem naprawdę zadowolony. Bo ty miałeś średni hit faktor 6 z hakiem, nie? 6 z hakiem. Wysokim, 6, nie, oj, nie skłamię, ale powyżej 6 miałem hit faktor średni. Średni, a ty miałeś jaki 5, coś? Ja miałem 5-15. 5-15, no. Tylko ja strzelam w openie, więc mam więcej kulek, mniej reloadów robię przez to i kolimator zdecydowanie to ułatwia. Więc ja jestem zadowolony. Na ten moment, gdybyśmy kończyli klasyfikację, to byłbym chyba już pierwszy. Ale jeszcze będzie strzelało prawie drugie tyle zawodników, więc wszystko się może wydarzyć. Dokładnie. Pozdrawiamy Jessiego. No, ważne, że nam klamki jakoś dopisały. Ja osobiście na przykład jestem mega zadowolony, bo moja w ogóle przeleciała przez całe zawody bez żadnych zacięć. Magazynki też dobrze działały. U ciebie był trochę stres, przecież pierwszy klip wcześniej przed przebiegami widzieliście to. Cichy jeszcze na 2 minuty przed startem pierwszego toru rozbierał zamek i coś tam... Chciałem go wyczyścić, bo nie wiedziałem, o co chodzi w ogóle. No, to wiecie, nie? To były te magazynki właśnie. Więc niestety Antoniemu klamka nie dopisała, no to już może on sam skomentuje. Miał trochę problemów sprzętowych, a Rafał, ty jak ten... Ja sprzętowo zupełnie odwrotny sposób jak Cichy, czyli totalnie stokowa klamka, tylko sobie ten spust przełożyłem i okładziny i zajebiście ciało. Tak, a magazynki jak? Ale z magazynkami. A z magazynek to z kolei tak no 8 musiałem zużyć, a nie tylko 2. Ale to klasik, słuchajcie, to jest klasik, klasik rządzi się własnymi prawami. No jasne. Same zawody spoko, no i z siebie jestem średnio zadowolony, bo na kilku
kilku torach to takie babole odstawiłem, że dajcie spokój, ale to też będę wrzucał na tam jakiś tam swój kanał czy coś, także też się pośmiejecie razem z nami, bo my już jesteśmy tacy ukochani po tych moich, ojejku, akrobacjach. No ja płakałem, jak widziałem. Ale warto wspomnieć, że na przykład nawet zawodnik klasy Rafała potrafi robić takie akcje jak na przykład to, że startuje z pustymi magazynkami. I to jest to, co tam na jednym z ostatnich filmików zwracają uwagę, żeby po każdym swoim stage'u szybko się zreloadować, bo potem się zapomni, bo się różne rzeczy dzieją i co, no i potem właśnie na przykład ten, strzela, że tam nic nie leci, nie? To tak ten słowo. No ale Rafał też sędziuje już dzisiaj trzeci dzień chyba był, nie? Tak, bo teraz wtedy strzelałem też w czasie primeczu, który też sędziowałem, także było trochę więcej tych obowiązków, ale to mnie w żaden sposób nie tłumaczy. No, jestem odpowiedzialny za swój sprzęt, no i no, ominąłem kilka magazynów. No a jak byś ocenił organizację zawodów? Tak fajnie, mają tutaj trochę mało miejsca, ale musieli się skompaktować, zmieścili się, także jest okej. Okay. Stage się, może troszeczkę mogłyby się nieco bardziej od siebie różnić w ramach danej strefy, aha, ale i tak jest w porządku, na przykład ta druga strefa, gdzie masz dwa dłuższe tory, które są dosyć do siebie podobne. No. Co jeszcze? Ślisko jest tutaj, słuchajcie. Ten grindaż jest linoleum na podłodze, czy tam jakaś posadzka. I jednak ten silikon z grindażu się osiada i... Toksyczne opary z silikonu. Tak, nawet na nagraniach widać, że czasem to odchodzi od balet generalnie. No. Dzisiaj prawie jeden gościu, którego sędziowaliśmy, to prawie się wyłożył. Naprawdę? Bo się pośliznął i potem nastąpił na linię błędu i prawie się wyłożył. Wow. Tak. No to ładnie. A niektórzy nawet w ogóle... planując swój przebieg, to wliczają w to, że tutaj do tego celu się doślizgają i tutaj akurat się zatrzymają. To nieźle. To ja się z kolei nie ślizgałem wcale, bo dwa tygodnie temu kupiłem sobie buciki. Nowe buty, tak. Tutaj wkleję nazwę, jeżeli ktoś mnie zasponsoruje drugą parę, to tego producenta wrzucę, tak. Nie, ale akurat miałem świeże takie na asfalcik, więc ja się nie ślizgałem. Nawet teraz bym się prawie wypierdzielił, bo za szybko się zatrzymałem. No, ale to, wiecie, buty, nie? Kto by pomyślał? Ale to jest super ważna rzecz, no. Trzeba mieć stabilne, dobre obuwie, żeby dokładnie tam stąpać, gdzie chcesz, a nie się doślizgiwać do celu. Plus 10% w wyniku czasowego. Ta. Ja dodam od siebie, że fajnie były cele poustawiane, w sensie, że to były takie realne odległości airsoftowe, że to były właśnie jakieś tam 5 metrów, 10 metrów, ale te cele nie były tak bardzo widoczne. Stage były tak ułożone, że można było maksymalnie wykorzystać potencjał actionera. Że to były ustawione w najbardziej efektywnym dla actionera, dla airsoftu, dystansie. O, dokładnie coś tak. Coś tego typu. No, były, ale wiecie, bo właśnie chcieli nas zastopować trochę. Sami nawet przyznali, że oni tam się koncentrowali na tych, budując te tory na tym, żeby postawić na celność bardziej niż na szybkość. I to było tak, że na przykład były podwójne tarcze na 9 metrach, które były przydzielone no-shootem. No i wiadomo, że już do takiego celu będziesz dłużej celował, nie? Potem właśnie te wszystkie takie podwójne tarcze tak osłonięte przesłonami, że miałeś dosłownie taką przestrzeń, przez którą mogłeś strzelać, więc wiadomo, że bardziej tak, więc wiadomo, że kąt tutaj najazdu na ten cel był w zasadzie wyznaczony jako 90 stopni niemalże, nie? No. Także to były takie formy spowolnienia, żebyśmy nie stawiali za dużych susów i nie robili tego za szybko. No ale w sumie co? I tak hit faktory były wysokie, więc... Tak, no bo krótkie odległości, szybkie tory, fajne. Tak, tak. Fun factor był wysoki. Oj, fun factor, tak. A, no tak, był bonus, w ogóle był cel bonusowy, fajny. To może widzieliście na klipach, że aktywowany nogą i on się obracał dosłownie na ułamek sekundy i to były bonusowe punkty. I był też kiwak jeden taki normalny. W sumie dosyć prosty. Ja miałem Ten kiwaczek spoko. Dobra, taki bardzo, bardzo. Ale jak widzisz, jak w zwykłej nocie zacząłeś strzelać trochę od tych płytek, to potem mogło się zdarzyć, że akurat czekałeś na tego kiwaka. No tak. Także tak najlepiej było od niego zacząć. No, żeśmy już obejrzeli po prostu tyle materiału z kamerek, ze wszystkiego, także tam już analiza była. Może zrobimy z tego jakiś kiedyś oddzielny odcinek, żeby tak pokazać jak to wygląda. Właśnie, analiza. Mają fajny ten system scoringowy, gdzie pokazuje ci, ile czasu możesz poświęcić, na przykład, żeby dostrzelić sobie alfy zamiast Charlie albo zamiast Misa. To może ten. Wylicza się tyle i tyle sekund. Tak. Znaczy na ekranie jakiś print screen, bo to rzeczywiście pierwszy raz coś takiego widzieliśmy, nie? Bardzo fajne narzędzie, tak. Że raz, że można na przykład swoje przebiegi i wyniki porównać z drugim zawodnikiem, a dwa, że właśnie pokazuje, że na przykład na torze czwartym, jeżeli zrobisz misa, to tak jest jakbyś stracił 5,5 sekundy czasu.
takie ciekawostki, ale można właśnie na przykład sobie rozkminić, ile realnie kosztuje mnie zrobienie misa albo no-shoota tak w przełożeniu na czas. Tak. Oczywiście na każdym konkretnym torze, bo na każdym torze ta strata jest inna czasowo. Taka matematyka to się zawsze Dominikowi Górskiemu podoba. Pozdrawiamy serdecznie. Tak. No, także co, podsumowując, było bardzo fajnie, cieszymy się, że przyjechaliśmy i no, zobaczymy, co z tego wyszło. Także... No, trzymajcie kciuki. Trzymajcie kciuki. Chociaż możliwe, że znacie. Wyniki zobaczcie za 10 sekund, jak kleję print screen. Tak, albo będzie w tytule filmiku. Tak. No dobra, to co, to w takim razie do następnego. Już za tydzień kolejne zawody, tym razem na... na WF-ie, widzimy się w sobotę. Mikołajkowe. Tak. Jak zdąży Piotrek zmontować. No, to wy się dowiecie o tym. Dobra, pozdro, hej. Hej.